Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić szybką drożdżówkę ze śliwkami. Oczywiście sezon się teraz zaczyna na owoce, więc możecie wykorzystać jakie tylko lubicie. Ja wykorzystam śliwki węgierki. Do przyrządzenia takiej drożdżówki będziemy potrzebować mąkę, cukier, drożdże, cukier waniliniowy, letnie mleko, jedno jajko, dwa żółtka, roztopione masło bądź margarynę, szczypta soli, masło bądź margaryna do kruszonki, mąka, cukier, cukier waniliowy, śliwki oraz blaszkę. Owoce jakie tylko chcecie. Szczegółową listę składników znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. No to zapraszam. Zaczynamy! Na początek zrobię roszczyn. Do miski dodam sobie drożdże. Oczywiście je rozkruszamy. Dodam łyżkę cukru. Pół szklanki mleka ciepłego. Oraz dwie łyżki mąki. I to wymieszam i odstawię to na około 50 minut, aż zacznie pracować. I odstawiamy roszczyn. W międzyczasie, gdy roszczyn nam będzie rósł, wrzucimy sobie wszystkie sypkie składniki do miski. I całą mąkę, i całą od razu. Chyba najwyżej trochę dosypię jeszcze. Dodaję cukier. Cukier waniliniowy. Szczyptę soli. Teraz mokre jajko, dwa żółtka oraz resztę mleka. No i poczekamy na nasz roszczyn. Nasz roszczyn już wyrósł, dodam go do reszty ciasta. Teraz wyrobimy ciasto. Pod koniec wyrabiania dodam rozpuszczone masło bądź margarynę. Ciasto powinno być jednolite i gładkie. Teraz dodam rozpuszczoną margarynę. I dalej mieszam. Dodam tą resztę mąki, którą mam. Do naszego ciasta dodam jeszcze trochę mąki. Jeżeli widzimy, że jest takie klejące, podsypujemy jeszcze mąką. Myślę, że nasze ciasto drożdżowe jest już wyrobione. Teraz odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia. Możecie również wstawić do piekarnika nagrzanego na 50 stopni i ja tak właśnie zrobię. I przykryję to ręcznikiem. W międzyczasie, gdy ciasto nam rośnie, zrobię i przygotuję sobie kruszonkę. Do miski dodam mąkę, cukier waniliniowy oraz margarynę bądź masło. Masło już powinno być trochę miękkie, żeby nam się lepiej wyrabiało. I razem łączymy wszystkie składniki. Na początek posiekam sobie tym nożem, potem wyrobię to ręką. Kruszonkę mamy już praktycznie wyrobioną. U nas kruszonka
jest w sumie najlepsza z tej całej drożdżówki, dlatego zawsze robię jej podwójną porcję. Nie wiem jak u Was. No i czekamy na nasze ciasto. Nasze ciasto podwoiło już swoją objętość. Teraz wyłożę je na blaszkę. Ułożę na nim śliwki oraz kruszankę. Na początek podsypię sobie trochę je mąką. I rozłożę je ładnie na blaszce. Oczywiście użyć do tego też wałka. Ja jednak zrobię to ręką. Ok. Układam na tym teraz śliwki. Śliwki układamy oczywiście skórą do dołu, żeby nam się tak nie zapadną w ciasto. Mam około kilograma śliwek. Ok. I posypiemy teraz to kruszonką. Posypuję kruszonką. I odstawimy na około godzinkę jeszcze do wyrośnięcia. Nasza drożdżówka już wyrosła. Teraz włożę ją do piekarnika nagrzanego na 170 stopni, grzałka góra-dół i będę piekła 40 minut. Oczywiście wkładam ją delikatnie, żeby nie opadła. Nasza drożdżówka jest już upieczona, teraz wyciągniemy ją z piekarnika. Odstawiamy do wystudzenia i robimy polewę lukier. Naszą drożdżówkę poleję sobie lukrem. Do cukru pudru dodaję wodę. No mniej więcej pół szklanki. I polewamy drożdżówkę. I naszą drożdżówkę mamy już gotową. Życzę smacznego. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! Cukier wanilinowy. Masło już powinno być trochę miękkie, żeby nam się lepiej wyrabiało. Fajnie.